Trzy uchwały znalazły się w programie obrad 19 sesji Rady Powiatu Kozieńskiego, którą zaplanowano na poniedziałek 24 lutego. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Kochanowskiego 28, początek o godzinie 14.30. Dwie pierwsze uchwały dotyczą zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 oraz w tegorocznym budżecie. Zmiany mają przede wszystkim charakter porządkowy i w większości dotyczą niewielkich kwot. Ostatnia z uchwał dotyczy natomiast powołania Rady Społecznej Kozińskiego Szpitala na czteroletnią kadencję. Rada Społeczna pełni funkcję doradczą i opiniującą. Przypominamy, że obrady rozpoczną się o godzinie 14.30.